Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek ze Stardew Valley. Swoją drogą, moi drodzy, zauważyłem, że już zarobiliśmy prawie 5 milionów pieniądza. Sporo, naprawdę sporo. Także moi drodzy, witam was dzisiaj w niedzielę. I teraz tak, widzę, że Robin ma urodziny, więc dzisiaj trzeba by jej zanieść prezent. Goat cheese oczywiście jej podarujemy. Widzę, że mamy też nową recepturkę, więc zaraz sobie sprawdzimy. Widzę, że wszędzie pada. I słuchajcie, jest jedna kwestia. Uwaga, uwaga. Patrzyłem mniej więcej na enchanty. W sensie inaczej. Patrzyłem pod takim, jakby to powiedzieć, względem, że możemy zenchantować sobie broń totalnie randomowo na zasadzie enchantów i myślę, że jest jeden enchant, który bardzo by mi się przydał. Mianowicie nazywa się Crusader, jakoś tak. Nie wiem, przyznam się szczerze, czy jest możliwość łączenia enchantów z tymi wcześniejszymi, więc to też sobie zobaczymy i tutaj raczej będę leciał w szanse na obrażenie krytyczne. Dobra, Linus nas znalazł, okej. Okay. Więc bardzo możliwe, że dzisiaj po prostu udamy się na Ginger Island i to po prostu ogarniemy. A tymczasem, ja mówiłem w poprzednim odcinku, słuchajcie, że ogarniemy sobie te drzewa, żeby tutaj miało to wszystko ręce i nogi, więc porobię troszeczkę trifertilizerów. Nie wiem, ile będzie mi tego potrzebne. Zrobię 50, chociaż domyślam się, że to jest chyba za dużo. Ale potrzebujemy... A teraz pytanie, które daje które? Czekajcie, to jest maple seed, to jest pinecone. My potrzebujemy co? Jezus kochany, poczekajcie, bo ja się zgubiłem. My potrzebujemy oak resin, czyli oak. To jest dąb, prawda? Mam nadzieję, że tak, zasadzę dobre drzewa. Ale to jeszcze zobaczymy. O, widzę, że mahoniana tu wyrosła. Dobra, zobaczmy, jak tutaj wygląda. Pisaliście mi tam, że jest potrzebne około 39 czy 40 kegów, jakoś tak. Do tego to sobie na spokojnie dojdziemy. Dobra. To teraz tak, moi drodzy. Pozbędziemy się taperów z tego tutaj, otóż to poziomu. I ten cały poziom, słuchajcie, przerobimy na właśnie dalej nasze dęby, bo potrzebujemy paintary. Więc nie, wróć! Nie paintary. Oak resin. Oak resin, tak. Oak resin, Wojtku. Oak resin. Niestety drzewka, ale w moim wypadku żywica z was innych nie jest mi absolutnie potrzebna. I słuchajcie, te dwa drzewa tutaj po prostu sobie podzielimy, żebyśmy mieli możliwość ogarnięcia inaczej. Mam nadzieję tylko, że te drzewa holender wyrosną w miarę szybko, więc dlatego chcę je ogarnąć na zasadzie właśnie tutaj naszego tree fertilizera plus te, które też ogarniemy sobie na spokojnie, więc... Dobra, to jest wszystko ogarnięte. Czekajcie, teraz tak, ile my tu mamy drzew? Ja zastopuję na chwilę grę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli w takim razie musimy zniszczyć jeszcze pięć sosenek. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I tutaj posadzimy maple seedsy. Plus damy oczywiście nawóz. No dobra, to niestety będzie musiało nam rosnąć. Tutaj nic nie zrobimy, nic nie podziałamy. Ja tapery zostawię chyba raczej tutaj. Niech one sobie tutaj po prostu będą. Cześć zwierzaki, co tam u was słychać? Co? Powiedzcie co? Także słuchajcie, dzisiaj pójdziemy robić ten randomowy enchant. Minus jest niestety taki, że do tego potrzebujesz tapkę Prismatic Shardu. W związku z tym mam dziwne wrażenie, że chyba pozbędziemy się ich wszystkich. Ale wiadomo, idzie zima, więc będziemy starać się ogarniać tam całą tą... całą naszą Skull Cavern. Dobra, wrzućmy... To 119, bardzo ładny wynik.
Dobra, dostaliśmy coś nowego? Nie dostaliśmy. Dostaliśmy tego klofa, dostaliśmy złoto, więc złoto sobie zabiorę. Sprawdzimy sobie jeszcze szklarnię, jak to tutaj wygląda, ale widzę, że... Aha, wyrosła mi kawa, wyrosły mi też owocki, więc zaraz je sobie pozbieramy. No i myślę, że... O matko, dlaczego ja to zniszczyłem? Jakim cudem mi ten wyleciał? Hej, halo, gro? Nawet nie wiedziałem, że rączką można zniszczyć. No dobra, mamy wszystko zebrane, więc teraz tak, będziemy musieli jeszcze pójść do robin, to drzewo to ja sobie zniszczę i wiecie co, ja może tutaj zasadzę maple, tak, niech sobie tutaj będzie i właściwie mogę też ogarnąć sobie nawóz, w sumie czemu nie, skoro mamy taką możliwość, myślę, że te drzewa też mógłbym tutaj ponawozić, bo mamy go całkiem sporo, więc... Liczmy na to, że nam po prostu lepiej wszystko wyrośnie. Fajne jest to, że to się fajnie tutaj zaznacza, żeby rosło. Dobra, jest... A, czekajcie, tu jest jeszcze jeden. Dobra, to teraz tak. Zostawiamy wszystko tutaj, łącznie z szyszuniami. To jest na razie wszystko. Klejnoty do klejnotów, złoto. Tutaj mamy, słuchajcie, 109 z tego, co widzę, węgla. Więc też jest dobry wynik. Właściwie moglibyśmy troszeczkę preserved jarów porobić. No dobra, pozostawialiśmy. Jeszcze musimy wrzucić tutaj do naszej szklarni. Wrócić nie szklarni, tylko tej właśnie tutaj. No dobra. Wszystko się ładnie przerabia, więc jest git. Liczę na to, że te drzewa nam, kurczę, jednak szybko wyrosną. Tak delikatnie na to liczę. Dobra, nawóz schowajmy. Teraz tak, zabieram ze sobą prismatic shardy i zabieram ze sobą cinder shardy, których mamy 56. I co my mieliśmy zrobić? A, robin. Goat cheese. Dobra, to jeszcze musimy poserskoczyć. Także słuchajcie, plan jest taki. Idziemy szybko do tej. Idziemy szybko do... Do robin, dajemy jej prezent, potem lecimy na Ginger Island. O, widzę, że kolejne trufle. Dobra, tam widzę dwa dni. Dobra, proszę mi tutaj dać wejść. Dziękuję. Oczywiście złotej jakości goat cheese. I tutaj widzę, że nam się ładnie przerabia. 5 dni jeszcze. Także to myślę, że już będzie ta iridiowa chyba raczej jakość. Więc źle nie będzie. Proszę mnie przepuścić, dziękuję, dobra. No zobaczymy, słuchajcie, co nam się uda z tym enchantem zrobić. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. Liczę gdzieś tam na to, że to będzie spoko, dlatego że... To jest, moi drodzy, enchant... o, wróć, zostawię rzeczy. To jest, słuchajcie, enchant, który pomoże nam w ogarnięciu bicia się z potworami typu mumie i tak dalej, dlatego że on daje nam możliwość tego, że możemy mumie zabić i kilka innych mobków, które, no jakby nie patrzeć, są w Skull Cavern i troszeczkę życie utrudniają. Więc no będzie trzeba to zrobić. Teraz tak, jeszcze Triple Shadow Espresso sobie zrobimy, 10 niech będzie. Pijemy, nie wiem czy z Maru dzisiaj gadałem, więc z nią pogadajmy. Córką się dzisiaj nie zajmujemy, zresztą matka się zajmie córką, tak wiem. Trochę to szowinistycznie wychodzi, ale... Ja już mówiłem wiele razy, dzieci w stardiu... nie. Dobra. A, poczekajcie, ja nie sprawdziłem. Aha, Robin... A nie! A zaraz, poczekajcie, my mamy delivery dla Caroline. Wait a second, bus stop, tutaj widziałem... O, właśnie jest. Zupełnie mi to z głowy wyleciało, że przecież mamy zadanko. Ale mówię, jestem bardzo ciekaw, jak nam się wyjdzie z tymi enchantami. No niestety jest chyba 5 czy 6 enchantów i one nakładane są randomowo totalnie. W związku z tym... nie wiem, który nam wyjdzie. Liczę na to i tak delikatnie w swojej główce, że może to będzie ten jeden. I ten jeden nam zaliczy i będzie git. A może być inaczej, więc no zobaczymy, ale byłoby miło, gdyby się udało. Cześć teściowa, co tam słychać? W ogóle mogłaby nam dawać jakieś kurde zniżki. Naprawdę mogłaby nam dawać jakieś zniżki. Tak, wiem, że jest coś takiego i istnieje coś takiego jak stable, gdzie możemy trzymać konia. Ja koni nie preferuję w Stardew. Niestety, nie przekonacie mnie do tego absolutnie. Powiem tylko tyle. O, właśnie, przypomniało mi się, propos stodu i tak dalej. Mam hej zatrzymany w skrzynce.
Więc myślę, że nam go w razie czego teoretycznie powinno na zimę wystarczyć, ale nawet jeśli gdyby nie wystarczyło, to zawsze możemy go kupić od Marni. On nie jest jakoś wybitnie drogi, a jednak gdzieś tam nam to wszystko delikatnie pomoże. Następny dzień, słuchajcie, to będzie w ogóle poniedziałek, więc tutaj też będzie fajna opcja taka, że będziemy mogli sobie zobaczyć nowe zadania, które mamy po prostu do zrobienia. Więc nie powinno być problemu. A tymczasem kierunek Ginger Island i spróbowanie ogarnięcia wiadomo czego. Jestem bardzo ciekaw, co nam z tego enchantu wyjdzie. No, liczyłbym bardzo na tego Crusade'a, powiem szczerze. Właściwie to poczekaj. Albo dobra. Najpierw spróbujmy zrobić ten jeden. Mam nadzieję, że wyjdzie. Generalnie, jak już mówiłem wam jeszcze wcześniej, w poprzednich odcinkach, jest jeszcze możliwość podwyższenia standardu broni na broń typu Infinity. Co też zrobimy. Ale to nie wiem, jak to wyjdzie, bo potrzebujemy Galaxy. Nie, czekajcie, jak to się nazywa? Galaxy Soul. To będziemy potrzebować, a jeżeli dobrze kojarzę, to możemy chyba kupić tylko i wyłącznie od tego. Jezus, jak on ma? Jak on ma, jak on się nazywa? O, Wojtku, dlaczego ty jesteś taki nieogarnięty dzisiaj? Możemy to kupić od pana Ki, jeżeli się nie mylę. O, właśnie, poczekajcie, jeszcze tak, jak ja tu jestem. Zobaczmy, czy są robaki. Są robaki, nawet dwa razy. Nice. I tutaj nam mogą kokonaty wylecieć. Albo geody. Swoją drogą, ja dalej nie wiem, co zrobić, słuchajcie, z tą ilością geod, którą mamy. Mamy ich naprawdę dużo. Zastanawiam się może, czy ja ich nie przerobię. Bo... no nie wiem, muszę zobaczyć w ogóle, co jest, wiecie, co do kupienia tam za nie, bo może sobie na coś uzbieramy, ale nie będę tutaj też wysilać się na tyle, żeby kupować jakieś rzeczy, które są mi po prostu niepotrzebne, tak? No dobra, panie Forge. Dobra. Cyk. Powiedz, że dostanę Crusade'a. O, wampirik, nie chcę wampirika, jeszcze raz. Rulujemy. Kurde, nie stać mnie aż tyle. Haymaker, nie. Dobra, i dupa, i tu już nic nie zdziałamy. Dobra, musimy, słuchajcie, wejść i zdobyć jeszcze Cinder Shardy. 4 sztuki potrzebuję. Kurczę, lipa, chociaż ten wampirik jeszcze ujdzie, ale wolę tego Crusade'a, bo jak już mówiłem, on nam się bardzo mocno, słuchajcie, przyda. Właśnie do... A, zapomniałem, że slimy nic nie robią. Hehehehe, w dupę mnie pocałujcie. Very well. No dobra, sprawdźmy, czy tutaj damy radę gdzieś te Cinder Shardy ogarnąć. O, widzę, że są. Nawet widzę, że 2 nam wypadły. Nie za bardzo wiem, co mi daje enchant... to wiecie co, może byśmy... Oj, 40 to ja chyba nie zdobędę. Ale moglibyśmy sobie spróbować. No, no gdzie tu się przejście zrobiło? Tutaj na pewno? Czy ja mam ze sobą... No tak, nie wziąłem. Aha, bo my tu musimy sobie w ogóle przejście utorować. Są żabsony. Spróbujmy je zniszczyć, może nam wypadnie. Noż. No, pokaż się. Chodź zresztą. Chodź. Dawaj, pokaż rej. Nie wierzę, że nie mogę go dosięgnąć stąd. Tam w ogóle jest... Tutaj w ogóle, zobaczcie, jest skrzynka. Skrzynkę to weźmiemy, bo... Dobra, padł. Skrzyneczkę sobie weźmiemy, bo skrzyneczka tam się przyda. W skrzynkach mamy zresztą pochowane te. Dobra, mam nadzieję w ogóle, że znalazłem, słuchajcie, wszystkie te wyjścia. A, to się otwiera, dobra.
O, Dwarf Sword nam wypadł, ale... 65-75. Nie powiedziałbym, że był jakiś wybitny dla nas. Boże, jak to miło przejść naprawdę przez slimy i nie obrywać od nich. Serio. To jest naprawdę miła sprawa. Bardzo miła sprawa. Żaba, 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 ale dobra, darujmy sobie żabę, żabę, żabę. Widzę, że tutaj nie ma żadnych Cinder Shell, chociaż w sumie można byłoby się z tymi tłuc, bo z nich też wypadają, a mamy zwiększone szanse. Mamy przecież Bulgral Ringa ze sobą. Więc tutaj można by się z nimi pobić. Właśnie, i nam widzę wypadają, więc jest okej. Okay. O, i tu w ogóle jest jeden. Czemu ja go wcześniej nie zauważyłem? Zobaczcie, 6 Cinder Shardów nam wypadło, plus 2, 29. 40 potrzebujemy, tak? To może, wiecie co, może nam wypadnie te 40 sztuk. 33, ładnie. Slajmy nam gówno robią, super. Ze slajmami to ja się nawet tutaj nie będę obmacywać. No mogłyby wszystkie do mnie tu podlecieć, nie obraziłbym się. 37 mamy. Jest, widzę, kolejna skrzynia, więc... Jakoś dzisiaj nam się chyba poszczęściło, słuchajcie, jeżeli chodzi o... O te kopalnie tutaj w wulkanie. Dobra, mamy, słuchajcie, 40 Cinder Shardów, więc jesteśmy w stanie zrobić dwa enchanty, te, które bym chciał. Soul Reaper Ring. Nie mam bladego pojęcia, co on daje. Teraz sobie zobaczymy. A, czyli to nam daje energię. O matko, generalnie... O Jezu, sorry. Słuchajcie, to teoretycznie działa na takiej zasadzie, że jeżeli byśmy połączyli właśnie ten Soul Reaper z wampirycznym pierścionkiem, teoretycznie za każdym razem, gdybyśmy zabijali, za każdym razem, jak słuchajcie, będziemy zabijać potworki, no to będzie nam właśnie wypadać też energia, tak? Także i energia, i życie, więc w sumie no to jest całkiem spoko, jeżeli byście chcieli sobie połączyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest jeszcze chyba też pierścionek, który daje możliwość tego, że nie obrywamy na przykład od bomb. Tak, są takie rzeczy. Więc to też całkiem sympatycznie działa. No dobra, ale jest 10:50, więc tutaj byłoby dobrze, gdybyśmy jednak się ogarnęli i poszli bezpośrednio do wulkanu. Na górę zenchantować i może jeszcze zdążymy, słuchajcie, wrócić na naszą farmę, więc ja zobaczę, że tam coś nam nie wyrosło. No i liczmy na to, że będzie ten Crusader. Cały śmieszny. Bardzo bym krok chciał. Bo mam dwie szanse na to. Małpy się kąpią. Dobra, dawaj Crusader. Dostanę go, prawda? Bug killer. No żarty. Słuchajcie, wydaje mi się, że dostałem wszystkie enchanty oprócz tego, który chcę. Serio. No to wiecie co, ja nie wiem czy... A, tu nie zobaczę, jaka jest szansa. No będziemy musieli pójść do Skull Cavern i spróbować ogarnąć Prismatic Shardy w tak... Nie Dixite. Będziemy musieli próbować. Ewentualnie, jak już mówiłem wcześniej, no może ogarnę tutaj kwestię związaną właśnie z tym... Z tymi geodami, chociaż z geod te rzeczy raczej bardzo średnio wypadają, więc może być kiepsko. Dobra. Teraz tak, będziemy musieli się też, słuchajcie, powoli przeszykować, jak już mówiłem wcześniej, do zimy i do ogarnięcia tutaj na Ginger Island wszystkiego. Tylko tak, będę musiał zrobić Iridium Sprinklery.
Chociaż umówmy się, iridium i tego wszystkiego mamy na tyle dużo, że naprawdę nie jest to już dla mnie problem, żeby po prostu gdzieś tam to wszystko poogarniać. Także tutaj raczej na pewno nam wszystkiego wystarczy. No i nie dadzą kokonata, no. Dobra, 14 honey. No dobra, to moi drodzy, nic więcej tutaj nie zrobimy, niestety nie udało mi się tego... tu jeszcze jest jeden ancient fruit. Dobra, zaczekamy te 5 dni, żebyśmy to mogli zebrać wszystko naraz. No niestety się nie udało, szkoda wielka, naprawdę szkoda wielka, że się nie udało. Właściwie to możemy wrócić. Tutaj tak mamy 5 dni. Aczkolwiek no będę próbować, ale mówię, wydaje mi się, słuchajcie, że chyba dobrym sposobem będzie może porozkładać trochę tych omnigeot jednak. No jest, zawsze słuchajcie, jest jakaś szansa, nie jest ona jakoś wybitnie duża, ale jakby nie patrzeć, zawsze jest, więc... no nie wiem teraz, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, tylko konaty i to zostawmy, to... i bronie chyba były tu. Też zostawmy, cinder shardy też, no będziemy musieli na nie pójść, jeżeli chcemy dalej sobie gdzieś tam poogarniać resztę rzeczy. No lipa, ale już widzę, że będziemy musieli na pewno tam spędzać czas, no nie mamy za bardzo, nie mamy słuchajcie za bardzo wyjścia, jeżeli chcemy sobie zrobić te enchanty. Także dobra, ja za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się oczywiście w kolejnym, nie wiem co będziemy w sumie w następnym robić, można by ewentualnie, no mówię, albo się tymi geodami zająć, albo pójść do Skull Cavern. Dzisiaj teoretycznie jesteśmy szczęśliwi. No nie wiem, zobaczymy słuchajcie jeszcze jak to wyjdzie. W każdym razie ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć, pa pa.